Przewielebni księża, drodzy alumni naszego Wyższego Seminarium w Bydgoszczy, kochani siostry i bracia, cała wspólnota eucharystyczna, która świętuje te imieniny parafii, ale też rozszerzamy nasze serca i naszą modlitwę na całą naszą diecezję bydgoską, której patronuje błogosławiony Michał Kozal, biskup i męczennik. Bogata osobowość, bogata duchowość, wspaniały człowiek, znamienita postać, godny patron. Cóż wybrać z tego bogactwa na jedno dzisiejsze świętowanie? Podpowiedzią dla mnie była kolekta, czyli ta modlitwa, którą zanosimy dzisiaj w ten odpust przed tron Boży. Wyśpiewaliśmy ją, żeśmy zanosili to wołanie. Jeszcze raz wrócę do tych słów, tej kolekty modlitwy zbierającej nasze intencje, nasze sprawy przez orędownictwo błogosławionego biskupa i męczennika Michała Kozala. Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Michała, biskupa i męczennika, łaską szczególnego nabożeństwa do Najświętszej Eucharystii oraz heroicznym męstwem w obronie wolności Kościoła. Spraw, abyśmy za Jego przykładem i wstawiennictwem, umocnieni łaską tajemnicy eucharystycznej, mogli wytrwać do końca w wyznawaniu prawdziwej wiary. Można powiedzieć, główny rys duchowości naszego patrona, biskupa i męczennika Michała Kozala, to duchowość eucharystyczna, centrum Eucharystia. To heroiczne męstwo czerpał właśnie z tej ofiary, z Eucharystii. Umocniany łaską tajemnicy eucharystycznej mógł dać świadectwo wierności Jezusowi do końca i stawał w obronie wolności Kościoła i wytrwał do końca w wyznawaniu prawdziwej wiary. Wiary w Boga, który jest miłością. Siostry i bracia, Bóg ma w sobie pragnienie, żeby człowiek mógł Go zobaczyć. Przecież jest tajemnicą, przeżywaliśmy teraz uroczystość Trójcy Świętej i wiemy, jak trudno ogarnąć tę tajemnicę umysłem. Możemy bardziej wyznawać, niż ogarniać umysłem, rozpoznać to tajemnicę Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Ale Bóg nam się objawia. Chce, aby człowiek Go zobaczył. I oczywiście pragnienie to zrealizował przede wszystkim w tajemnicy wcielenia, w przyjściu Jezusa Chrystusa do nas w ludzkiej naturze. Ale teraz dla nas Eucharystia jest tym, czym dla ludzi pierwszego wieku było wcielenie. Postacie eucharystyczne, chleb i wino są jakby tym samym, czym było człowieczeństwo Chrystusa. Ludzie w czasach Jezusa widzieli człowieka i potrzebowali wiary, żeby zobaczyć w nim Boga. Dokładnie tak samo jest dzisiaj z nami. Widzimy chleb i wino. Nic dla naszych zmysłów się nie zmieniło. I potrzebujemy wiary, żeby zobaczyć w nich osobę, która jest Bogiem i jednocześnie człowiekiem. A więc zobaczyć Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem i człowiekiem, z Jego bóstwem i człowieczeństwem. Zobaczyć z całym dziełem, którego dla nas dokonał, z całym dziełem odkupienia, z Jego męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Panie, przymnóż nam wiary, byśmy Ciebie tutaj zobaczyli i wyznali, że Ty jesteś Bogiem i człowiekiem, tu prawdziwie rzeczywiście obecnym. Eucharystia stanowi przedłużenie człowieczeństwa Jezusowego. I to jest najważniejsze. Eucharystia sprawia obecność Syna Bożego wśród nas. Obecność, która ciągle od nas
wymaga wiary i mamy tutaj piękną modlitwę, którą zostawił nam święty Tomasz z Akwinu. Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój, bo tu już nie ma chleba. To Bóg, to Jezus mój. W życiu księdza Michała Kozala i jego działalności ukazuje się szczególne umiłowanie Eucharystii, którą nazywał on sakramentem miłości. Taka postawa wobec Eucharystii kształtowała się już w domu rodzinnym Michała Kozala, gdzie panowała autentyczna atmosfera religijna. Zewnętrznym wyrazem jego pobożności eucharystycznej było to, że nie tylko chętnie chodził na mszę świętą, ale przez wiele lat był ministrantem. Do ministrantów wskazanie, że można uczyć się od niego. I na podstawie zachowanych zapisków możemy sądzić, że miał on świadomość, iż Eucharystia jest ośrodkiem życia duchowego wiernych. Dlatego jako młody już nie minister, ale administrator parafii Krostkowo robił wszystko, aby pogłębiać świadome i pełne uczestnictwo parafian we mszy świętej. Wkrótce po jego przyjściu do Krostkowa świątynia w niedzielę nie mogła pomieścić wiernych na jednej mszy. Nadprzyrodzona moc Eucharystii objawiła się nie tylko w coraz liczniejszym uczestnictwie we mszy świętej, ale przede wszystkim w przeobrażaniu duchowym parafian. Ich życie się zmieniało pod wpływem przeżywania Eucharystii. Można się domyślać, że wiele wysiłku wkładał w odpowiednie przygotowanie parafian do uczestnictwa w Eucharystii. Często wygłaszał kazania na temat wartości i sensu uczestnictwa we mszy świętej, uczył śpiewów, dbał o szaty liturgiczne. Pełnił codziennie posługę w konfesjonale i często zapraszał do parafii innych spowiedników, aby umożliwić pełne uczestnictwo w Eucharystii przez częste przyjmowanie Komunii Świętej. A szczególną troską, według tych danych, które się udało odkryć, otaczał dzieci pierwszokomunijne, które przygotowywał jak najdokładniej do przyjęcia Komunii Świętej. Liczne spotkania, katechezy, to wszystko prowadziło do tego, aby wskazać na ten skarb, który jest w zasięgu człowieka, jakim jest Eucharystia, i sam ją głęboko przeżywał i zapraszał wiernych, by karmili się Chrystusem Panem, aby On przemieniał ich życie i by odkrywali, że to jest komunia. Komunia z Bogiem, a przez tę komunię z Bogiem można budować komunię we wspólnocie. To zjednoczenie sióstr i braci w wierze jako wspólnota parafialna. I rzeczywiście odnosił tutaj wielkie sukcesy, ale nie swoją jakąś zdolnością, tylko nie swoimi jakimiś praktykami duszpasterskimi, wielkim zaangażowaniem przez głoszenie kateches, przez posługę w sakramencie pokuty i pojednania, ale nade wszystko przez to, że doprowadzał do stołu pańskiego braci i siostry, którym służył. Wypowiedzi księdza Kozala jednoznacznie wskazują na to, iż dużo korzystał on z Eucharystii w rozwoju osobistego życia duchowego. Dlatego z ogromną gorliwością zabiegał o to, aby także wierni z zaangażowaniem korzystali z tego źródła. I ze świadectw wiernych dowiadujemy się, że codziennie odprawiał adorację Najświętszego Sakramentu. No właśnie, zginął te swoje kolana przed Najświętszym Sakramentem, by wpatrywać się, nabierać ducha, ale równocześnie uznawać swoje uniżenie przed tym, który jest Panem. Jeszcze bardziej wtedy rozumiał, że jest sługą,
że nie może zasłonić Jezusa. Może się przed Nim uniżyć i na Niego wskazywać, więc musiał sam, można powiedzieć tak technicznie, wypatrywać Jego obecności w Najświętszym Sakramencie, by się w Nim też w ten sposób spotkać. Uczył się też w tej adoracji milczenia. Oto jestem, Panie. Nic więcej nie robił, po prostu patrzył, milczał. Można powiedzieć też, że wystawiał się do tego, by ten blask zmartwychwstałego go wypełnił. I z pewnością adoracja i wiara w moc Chrystusa eucharystycznego były wyraźnie widoczne zarówno podczas liturgii, jak i właśnie w Jego życiu. Tę Eucharystię przenosił na swój styl życia, ponieważ był przekonany o niezastąpionej wartości Eucharystii dla rozwoju życia duchowego, dlatego starannie przygotowywał się do odprawiania mszy świętej. Niekiedy w jego nauczaniu o Eucharystii można się nawet dopatrywać pewnego zawężenia zagadnienia. Dla przykładu można wspomnieć wypowiedź skierowaną do alumnów. Jest tylko jedna droga doskonałości kapłańskiej. Trwać w Chrystusie Eucharystycznym. Jest tylko jedna droga doskonałości kapłańskiej. Trwać w Chrystusie Eucharystycznym przez pełne miłości, pokory, sprawowanie tych świętych misteriów, a potem przedłużanie tego spotkania z Jezusem przed Najświętszym Sakramentem. Świadectwa, jakie zostały złożone w procesie beatyfikacyjnym Michała Kozala przez byłych wychowanków seminarium duchownego w Gnieźnie, wprost wskazują na jego osobowe zjednoczenie z Chrystusem podczas adoracji Najświętszego Sakramentu i sprawowania Eucharystii. W czasie rekolekcji dla kleryków jako ojciec duchowny powiedział: Eucharystia jest tym sakramentem, który w doskonały sposób upodabnia nas do Pana Jezusa, bo przecież sam Pan Jezus wchodzi jako pokarm do naszej duszy. Upodabnia nas do siebie i prowadzi w nas swoje dzieło uświęcenia. Upodabnia nas do siebie. No właśnie, to jest to wtopianie się w Jezusa Chrystusa Eucharystycznego, tego, który prawdziwie rzeczywiście jest. I to jest to głębokie przekonanie, które miał błogosławiony Michał Kozal o tym, że Chrystus poprzez Eucharystię może nas w pełni przemienić, o ile tylko zgodzimy się na to, o ile pozwolimy Mu na to, by rzeczywiście nas wypełnił, by nas zamieszkał. Ciekawa jest wypowiedź w czasie procesu beatyfikacyjnego jednego ze świadków. Takie krótkie zdanie. Widziałem Boga w człowieku. Tak ktoś wyraził się, jeden ze świadków tego procesu beatyfikacyjnego, o błogosławionym biskupie Kozalu. Widziałem Boga w człowieku. No właśnie, tak był zjednoczony z Chrystusem w Eucharystii, że można było w Nim zobaczyć właśnie tego, który Go wypełnił. Oczywiście przenosił później to umiłowanie Eucharystii do już obozu w Dachau, gdzie rzeczywiście dodawał otuchy współbraciom, więźniom, obozowiczom, tych, którzy się załamywali, napominał w sposób zdecydowany, ale po ojcowsku. Współtowarzyszom cierpień i tortur powtarzał: od przegranej orężnej bardziej przeraża mnie upadek ducha. Dlatego podczas wojny we Włocławku i w obozie masowej zagłady w Dachau szukał przygnębionych, załamujących się na duchu oraz zrezygnowanych, aby ich umacniać. Umacniać Słowem Bożym, żywym Bożym Słowem, tym, co sam przeżywał, ale też osobistą postawą codziennego życia. Dla skazanych na śmierć potajemnie zdobywał komunię świętą. Udzielał sakramentu pokuty i pojednania i umacniał ich pasterskim błogosławieństwem. Ponieważ prowadził
Głębokie życie duchowe i był zawsze wewnętrznie zjednoczony z Chrystusem, swoją postawą, gdziekolwiek się pojawił, budził w innych taki właśnie pokój ducha i wyzwalał chrześcijańską nadzieję. Pokój ducha, takie uspokojenie właśnie przez samą swoją obecność, bo sam miał świadomość tego nawiedzenia Bożego i z pewnością to wszystko, co się działo na zewnątrz w jego życiu, w tym stylu życia, dokonało się pod wpływem Eucharystii i jej mocą. Ona to kształtowała jego chrześcijańską i kapłańską osobowość, wyrażającą się w codziennych postawach, w prowadzonym głębokim życiu modlitwy i narzuconej sobie surowej ascezie. Siostry i bracia, razem więc idziemy do Boga. Wzajemnie na tej drodze się umacniamy. A umacniamy się tak jak On, Eucharystią, by być w Bogu i by Bóg był w nas i byśmy budowali w ten sposób wspólnotę i parafialną, i wspólnotę diecezjalną. I razem też po wyjściu z Eucharystii jesteśmy powołani, by świadczyć o Jezusie. Idźcie w pokoju Chrystusa, idźcie i czyńcie sobie uczniów, idźcie i głoście, co wam uczynił, idźcie i pokażcie innym, kto was nawiedził, tak jak ten świadek powiedział, widziałem Boga w człowieku. I razem do Niego dziś wołamy, miłosiernego Pana, Zbawiciela, przyznając stawiennictwa patrona naszej wspólnoty decyzjalnej, błogosławionego biskupa Michała Kozala, aby Pan Jezus zmartwychwstały nas dalej prowadził, aby nas umacniał, aby nas wspierał, abyśmy mieli w sobie Jego pokój, ten pokój, który daje siłę, umacnia. To, o co dziś właśnie prosimy w każdej Eucharystii, ten pokój Chrystusowy przyjmujemy i o ten pokój jeszcze w naszych sercach bardziej wołajmy, ale też rozszerzamy nasze spojrzenie nie tylko na parafię, diecezję, ale i wołamy o ten pokój, który jest nam dany w Eucharystii od Zmartwychwstałego, aby ogarnął też tym pokojem naszych siostry i braci z Ukrainy.